Czy nie trzeba być jasnowidzem, żeby przewidzieć konsekwencje tak pomyślanej ustawy? A polski rząd, jak widać, nie uczy się nawet na cudzych błędach, bo podobne manewry wykonywał niewiele dalej jak 4 czy 5 lat temu Viktor Orban na Węgrzech i spotkały go podobne, analogiczne konsekwencje. Znaczy podatek obrotowy i podatek bankowy, o ile się nie mylę, które wprowadzał rząd Fideszu na Węgrzech, spotkały się z oporem Komisji Europejskiej i ostatecznie zostały zredukowane do tak mikroskopijnych kwot, do tak mikroskopijnych ułamków, że przestały wpływać na całokształt węgierskiego budżetu w jakikolwiek istotny sposób. I musiała zmienić się formuła. Z tego, co wiem, ten podatek od supermarketów, on musiał być wprowadzony liniowy, po to, żeby mógł być zachowany. I tak też wymuszają teraz na nas, prawda? Ja nie użyłbym słowa wymuszają, bo konotacje... Proponują? Z Ojca Chrzestnego chyba propozycja nie do odrzucenia. Ale tak działa prawo. Znaczy, artykuł 107 traktatów europejskich jest jedną ze świętości we współczesnej dyskusji między Brukselą a państwami członkowskimi i tego akurat artykułu, który zabrania nadmiernej pomocy publicznej, tak to jest mniej więcej sformułowane, przestrzega się bardzo rygorystycznie i przekonali się o tym Grecy, przekonali się o tym Irlandczycy, przekonują się o tym dzisiaj Holendrzy i Luksemburg, które to dwa ostatnie Hiszpania, kraje... Hiszpania, Portugalia także przy okazji handlu... Żeby wymienić blisko 28 państw. Z czego te ostatnie, mianowicie Luksemburg i Holandia, przekonują się o tym także dlatego, że za nieuzasadnioną pomoc publiczną uznano to, że za czasów Jean-Claude'a Junckera jako premiera Luksemburga umożliwiano bardzo podejrzane operacje podatkowe zagranicznym korporacjom, takim jak Starbucks czy Apple w tych krajach. Więc jeżeli Komisja Europejska pod przewodnictwem Jean-Claude'a Junckera zajmuje się aferami z jego własnych czasów i zajmuje się, komisarz Vestager robi to dosyć bezpardonowo, zajmuje się nimi konsekwentnie i z uporem, to nie powinno nikogo w rządzie Prawa i Sprawiedliwości dziwić, że Komisja Europejska zajmie się również i Polską w momencie, w którym powstanie podejrzenie, że artykuł 107 zabraniający tej nadmiernej czy nieuzasadnionej pomocy publicznej będzie mógł być naruszony. Tak się w kwestii wyjątkowo spartolonego i wyjątkowo nieudolnie wprowadzonego podatku handlowego musiało wydarzyć, więc nie ma tu najmniejszego moim zdaniem pola do zaskoczenia. Tak być musiało po prostu. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.